Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak działa Waterjet. Pani doktor, jak ten sprzęt działa i do czego on służy? Jest to sprzęt służący do cięcia elementów prostych, które możemy kształtować na skomplikowany kształt. Polega to na tym, że mamy strugę wody, która mieszana jest razem z garnetem, czyli tutaj tym piaskiem, który Państwo widzicie, i który jest mieszany w tubie miksującej i za pomocą tej strugi, która jest podawana pod ciśnieniem, tniemy materiał. W przypadku tutaj tej maszyny mamy tak jakby dwa tryby pracy. Jeden to jest tak zwany niskociśnieniowy, który jest mamy ciśnienie około 20 tysięcy psi. W przypadku wysokociśnieniowego, czyli tego drugiego ciśnienia, to jest około 47 tysięcy psi. Więc to są bardzo duże ciśnienia. Te ciśnienia umożliwiają nam między innymi ucięcie stali o grubości 150 mm. Czyli jest to taka naprawdę bardzo duża grubość. Dzięki tej technologii również mamy możliwość kształtowania, czy dzięki tutaj tej głowicy, którą mamy na tej maszynie, mamy możliwość kształtowania pod kątem, czyli możemy robić tak zwane fazowania już w trakcie wycinania. Dzięki tej technologii mamy możliwość uzyskiwania bardzo dobrej jakości powierzchni już po samym procesie cięcia, dzięki czemu nie likwidujemy czy minimalizujemy konieczność obróbki ściernej po procesie cięcia. Zaletą tej metody w porównaniu na przykład do cięcia laserowego to jest to, że tu cały czas razem z podawanym tym materiałem, który nam tnie, mamy chłodzenie wodą, dzięki temu nie wprowadzamy żadnych zmian strukturalnych już w materiał, który tniemy. To jest niewątpliwa zaleta właśnie Waterjeta. Pani doktor, tutaj widzę takie blachy. Do czego one służą i jak się nazywają? Są to tak zwane fiszbiny. Polega to na tym, że na nich układamy materiał, który będziemy cieli. W związku z tym, jak widać już na tych fiszbinach, widać miejsca, w których po prostu wcześniej były ułożone jakieś elementy, które cieliśmy. Przez to struga, która przechodzi nam przez materiał cięty, przechodzi również nam przez te fiszbiny, co powoduje ich niszczenie. No dobrze, ale jestem bardzo ciekaw, czy wszystkie rodzaje materiałów mogę ciąć tą maszyną? Czy mogę ciąć równie dobrze drewno, metal czy plastik? Jeżeli chodzi o ograniczenia samej technologii Waterjeta, mamy przede wszystkim jedno podstawowe. Nie możemy ciąć szkła hartowanego, ponieważ ono ze swojej natury jest po prostu kruche. Pozostałe materiały ogranicza nas ich grubość. Zobaczcie, jakie świetne rzeczy możemy wyciąć przy użyciu Waterjeta. Jeden z takich ciekawych właśnie dzięki temu, że mamy pięcioosiową głowicę, jest ten element. Jak widzimy, tu zaczynamy od kątu 45 stopni i przechodzimy na kąt minus 45 stopni za pomocą jednego płynnego przejścia, co jest właśnie możliwe dzięki tej pięcioosiowej głowicy. Dodatkowo tutaj w środku również mamy wybranie zrobione już pod kątem, co z punktu widzenia wycinania jest bardzo ciekawym efektem właśnie pięcioosiowej głowicy Waterjeta. A tu widzę jeszcze takie bardzo ciekawe kształty. One są wycinane tą samą metodą, czy w jakiś inny sposób? Ponieważ tu widzę takie cienkie nacięcia, a tu takie grubsze. Tak, one są wycinane tą samą technologią, przy czym ten tutaj motylek jest wycinany tak zwanym mini-jetem, czyli tu dysza jest po prostu, ma mniejszą średnicę wylotową. Dzięki temu jest przeznaczona do bardziej precyzyjnych elementów. Ten element, który Pan tutaj pokazał, grubszy, z kolei to jest też na tej standardowej głowicy, przy czym jest ciekawy ze względu na to, że jest to materiał kompozytowy, co jest bardzo dużym problemem wycinania przez to, że jest to materiał warstwowy, więc potrafi się rozwarstwić w trakcie cięcia. Tutaj dzięki doboru odpowiednich parametrów na tej maszynie również możemy kształtować tego typu materiały. Tym razem pokazaliśmy Wam Waterjet. Zobaczycie wkrótce, jakie jeszcze mamy urządzenia na Politechnice Morskiej w Szczecinie.